Dzisiaj taka szybka i mała i archiwalna recenzja zestawu Lego Adventures Mała Tratwa. No to za chwilę sobie odpakujemy. Ten zestaw pochodzi z roku 1999, a więc ma 21 lat. No to teraz sobie odpakujmy. Pudełko tego zestawu jest malutkie. Po prostu w współczesnych zestawach nie ma takich małych pudełek. No to teraz wyciągnijmy sobie woreczek. Wow! Mamy ich tutaj malutko, klocuszków. No, dwa wiosła aż, to fajnie. I instrukcja, taka jak w polibaga. O! Ale tutaj mamy fajne cyferki. Instrukcja tego zestawu jest czytelna, no to zbudujemy to sobie za chwilę razem, bo przecież tutaj jest tylko 18 klocków. No to teraz zbudujmy sobie wspólnie ten zestaw. Najpierw buduję figurkę, która jest bardzo szczegółowa. Ma tutaj jakieś kieszonki, jakieś fajne rzeczy, detale. Jest szczegółowa bardzo, choć jest już archiwalna. Ma też fajny kapelusz. Tutaj dajmy ją obok. Można jej też dać do rączki pistolet. A teraz zaczynam budować naszą konstrukcję. Najpierw w pierwszym kroku daję taką czwóreczkę. Później takie dwie dwójki, co czasami są korzystne, żeby zrobić zawias, taki, co coś może się ruszać. Później trzeci etap to taki fajny element do ścian, taki lekko falowany. On mi się bardzo podoba. Później czwarty etap, kolejna czwórka. Piąty etap, kolejna czwórka, taka fajna. Falowana. I jeszcze dwa takie. Teraz obracam już instrukcję na drugą stronę. Tutaj zakładam taki fajny element, co czasami teraz w Lego City jest wykorzystywany do zderzaków samochodów. Go zakładam tutaj. Teraz daję kolejny taki falowany element. No i nasza tratwa już jest prawie gotowa. Teraz ją tak kładę. Tutaj z jednej strony wiosło, z drugiej strony daję łańcuch. I ten łańcuch jest trochę śmieszny, jest przymocowany do skorpiona. Przyłącz się. Już. I teraz mogę postawić moją figurkę tutaj. No i proszę, zestaw gotowy. Prezentuje się bardzo fajnie. Minifigurka ma tutaj miejsce, żeby stanąć. Jest długi łańcuch i fajny skorpion. Jest zapasowe wiosło. Można dać figurce do rączki pistolet. To są elementy zapasowe, czyli pistolet i wiosło. Przyjrzyjmy się szczegółowo temu zestawowi. Praktycznie go omówiłam, kiedy już go budowałam, bo nie ma tutaj za dużo do omawiania. Jest łańcuch, skorpion, tratwa. Teraz zobaczcie go sobie z drugiej strony. Tutaj są te takie elementy. Nie wiem, do czego one służą. Mogli dać coś ciekawszego, ale i tak zestaw się prezentuje spoko. No nie ma tutaj chyba praktycznie żadnych minusów. Figurkę, którą tu teraz widzicie, to Johnny Thunder, bohater Lego Adventures. Krótkie podsumowanie. Tu tak naprawdę tutaj oceniamy tylko minifigurkę, ale ona wygląda na serio spoko, więc ocena tego zestawu będzie gdzieś w okolicy
9 na 10. Taka ocena dla tego zestawu będzie idealna. I do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa!